Witajcie kochani, Joanna Krzyżanowska, terapeutka duszy. Dzisiaj przychodzę z apelem. Tak dość może nietypowo, natomiast zainspirowana historią Łukasza, chciałabym zwrócić się z apelem do wszystkich osób, które planują odejść od swoich partnerów. Szczególnie w takich sytuacjach, kiedy te związki były wieloletnie, kiedy wiele Was łączy. I oczywiście nie mówię o takich sytuacjach, kiedy jest zagrożenie Waszego życia, kiedy jest bardzo trudno, kiedy jest przemoc, kiedy jesteście w jakikolwiek sposób zagrożeni. To ja to rozumiem. Uciekajcie z dnia na dzień i nie zastanawiajcie się ani chwili. Natomiast jeżeli planujecie odejście, bo tak czujecie, że musicie to zrobić dla samych siebie, z jakiegoś powodu, i planujecie porzucić partnera i porzucić też czasami rodzinę, porzucić dzieci, to ja mam do Was ogromną prośbę. Zwracam się z tym apelem do wszystkich, którzy planują odejść. Uprzedźcie swoich partnerów o tym. Uprzedźcie ich i dajcie im się przygotować. Miejcie chociaż odrobinę wewnętrznej odwagi. Wiem, że taka decyzja jest bardzo trudna. Wiem, że wymaga wielu, wielu przygotowań wewnętrznie do gotowości, żeby odejść ze stałego związku, z małżeństwa, z relacji, która trwała długo i dużo Was łączyło. Ja zdaję sobie sprawę, że jest Wam ciężko samemu podjąć taką decyzję, a później do niej stanąć. Tylko z szacunku do drugiego człowieka i po prostu z takiego człowieczeństwa znajdźcie w sobie odwagę, żeby uprzedzić partnera, żeby on miał szansę się przygotować, i uprzedźcie o tym swoje dzieci, żeby one również mogły to sobie w sobie poukładać. Ja wiem, że wszystko jest właściwe. Jeżeli z jakiegoś powodu potrzebujecie doświadczyć tego, to i tak się stanie. Tylko mój apel jest jakby skierowany do osób, które podejmują tę decyzję. Nie bądźcie, nie myślcie tylko o sobie, bo możecie kogoś bardzo mocno zranić. Ta osoba i tak przeżyje dramat. Ale chcę Wam dzisiaj powiedzieć, czego doświadcza osoba, która z dnia na dzień traci partnera, która nie była poinformowana o planach, o tym, co partner zamierza, i przychodzi do domu i z dnia na dzień zostaje pusty dom na przykład. I list, w którym partnerka oświadcza, że odchodzi. Powiem Wam, że taka osoba doświadcza wielkiego szoku i kryzysu emocjonalnego, który nierzadko prowadzi ludzi do myśli samobójczych. Być może nawet do aktów samobójczych. Natomiast taka osoba pozostawiona sama sobie z dnia na dzień, dla której z Waszym odejściem zapada się cały wszechświat, która traci poczucie bezpieczeństwa, która traci, tak naprawdę traci wszystko, a przede wszystkim traci zaufanie. I to też dotyczy się dzieci. Jeżeli porzucacie dzieci, nie przygotowując ich na to, to takie osoby później w dorosłym życiu będą miały poważny problem z zaufaniem komukolwiek. Rany, które wyrządzicie, są bardzo często bardzo trudne do odwrócenia. Dlatego mając może świadomość, czego doświadcza, w jakiej sytuacji stawiacie swojego partnera odchodząc z dnia na dzień, mam nadzieję, że ten film posłuży komuś, żeby z szacunkiem popatrzył jak na człowieka. Tak? Ja wiem, że są powody. Jeżeli ktoś odchodzi, to musi mieć powód. Ja nie kwestionuję tego. Natomiast jeżeli z dnia na dzień nie dajecie szansy temu człowiekowi, swojemu partnerowi czy partnerce, czy dzieciom, przygotować się, oswoić się z tą decyzją, to wyrządzacie im olbrzymią krzywdę. I dla dzieci, dla dorosłego również, może być to po prostu wielka trauma. Wyobraźcie sobie alkoholika albo narkomana. I wyobraźcie sobie, że osoba uzależniona, bo osoby, które są nam bliskie, jesteśmy od nich uzależnieni, bo łączy nas
totalnie wszystko. Od planów na przyszłość, przez plany na teraźniejszość, wspomnienia. Tak naprawdę łączy nas wszystko. Więc w momencie, kiedy znikacie z życia swojego partnera czy swojej partnerki, to wyobraźcie sobie narkomana albo alkoholika, który bez detoksu zostaje odstawiony od swojej używki. Bez przygotowania organizm takiego człowieka świruje, tak? Ja mówię o fizycznych doznaniach, które ma alkoholik lub narkoman. Przeprowadza się im detoks, żeby mogły przygotować się do odstawienia. A wy, znikając z ich życia bez wyjaśnienia, zabieracie im jakby narkotyk, którym dla nich jesteście, bez przygotowania, bez jakby przestrzeni, w której mogłyby poukładać to sobie, przyswoić, zaakceptować gdzieś, przynajmniej spróbować, bo wy, planując, macie czas na to, żeby się z tym oswoić, macie czas, żeby to wszystko przemyśleć, macie czas, żeby to w sobie poukładać. Więc czystego człowieczeństwa dajcie ten czas też drugiej stronie. Bądźcie na tyle w porządku i na tyle odważni odchodząc. Ja wiem, że to jest trudne dla was, ale jeżeli postanawiacie odejść, to uszanujcie też tą drugą stronę. Ja nie mówię, ja wiem, że boicie się, że oni zaczną was prosić, żebyście zostali i możecie tego nie udźwignąć. Ale jeżeli naprawdę potrzebujecie odejść, odejdziecie. Natomiast dajcie szansę tej drugiej stronie się chociaż trochę do tego przygotować. Bo ja nie chcę mówić, że będziecie mieli na sumieniu kogoś, czy możecie mieć kogoś na sumieniu. Natomiast bardzo trudne emocje doświadcza taka osoba, która z dnia na dzień zostaje porzucona. Bo w momencie porzucenia doświadcza kryzysu emocjonalnego. I powiem szczerze, że nie każdy jest w stanie z takim kryzysem samodzielnie sobie poradzić. Dlatego naprawdę okażcie humanitaryzm. I jeżeli nawet osobom ciężko uzależnionym od różnych dziwnych substancji daje się czas i przestrzeń na to, żeby się przygotowały i odtruwa im się organizm, żeby mogły stanąć do rzucenia, tak, tego alkoholu czy narkotyków, a wy zabieracie narkotyk i nie dajecie żadnej szansy. Wrzucacie jakby na głęboką wodę osoby, która nie umie pływać. Może się utopi, a może się nie utopi. Więc naprawdę rzadko proszę o cokolwiek, ale tym razem proszę, jest to mój apel do osób, które planują odejść od swoich partnerów. Okażcie się wystarczającą odwagą, aby zmierzyć się z tym w pełni, aby przynajmniej poinformować i dać czas partnerowi, żeby mógł się przygotować. A szczególnie zadbajcie o swoje dzieci, bo szkody, jakie wyrządzi wasza decyzja, to porzucenie, to nie jest tylko wasza relacja. To, że ono czy ona, to dziecko straci do was zaufanie. To jest jakby programowanie na przyszłość tego dziecka. Pamiętajcie, że dla takiego dziecka to jest trauma i nieważne, czy ono ma 5 lat, 10 lat, 15 lat czy 20 lat, ale mieszka z wami jeszcze, bo każde porzucenie tego typu z dnia na dzień bez przygotowania jest traumą. Traumą porównywaną do śmierci rodzica. Tak, jeżeli rodzic z dnia na dzień odchodzi. Więc proszę, jeżeli mogę zasugerować cokolwiek i może to komuś posłuży, stańcie do tego w takiej dojrzałości i odpowiedzialności, bo partner będzie musiał uszanować waszą decyzję i uszanuje, tylko dajcie mu szansę, żeby mógł do tego stanąć jak człowiek, jak istota wrażliwa, istota, która potrzebuje czasu do tego, żeby pewne rzeczy przemyśleć, przyzwyczaić się, poukładać w sobie i dopuścić w ogóle do siebie.
Może dzisiaj niezbyt optymistycznie, natomiast wydawało mi się to bardzo ważne, żeby ten temat poruszyć. I mam nadzieję, że to było dla kogoś. Dziękuję i pozdrawiam.